Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dziś o ewolucji. Ewolucja to powszechne słowo, ale nie do końca właściwie rozpoznawalne i tłumaczone. Samo słowo ewolucja oznacza zmiany, które następują w czasie, a proces tych zmian postępuje w bardziej złożone formy i w zasadzie tyle. Wszystkie istoty i planety dokonują ewolucji. Tak naprawdę nie ma spójnej teorii na temat tego, czym jest ewolucja. Pozostaje też pytanie, dlaczego obecnie mówi się, że cywilizacja nie rozwija się, albo czym cywilizacja jest, czym w ogóle jest ewolucja. Na te pytania w oparciu o szerokie i wieloletnie badania z punktu widzenia różnych kultur, różnych krajów, a także różnych epok historycznych opisuje bardzo szczegółowo w swoich książkach pan Igor Witkowski, autor, publicysta i wieloletni badacz tego zjawiska. Podkreśla, i nie tylko on, że mamy w obecnej chwili ogólny kryzys cywilizacji. Napięcia społeczne, konflikty, bardzo duża polaryzacja i różne inne rozkładowe społeczne procesy. Rozkładowe w takim sensie, że jednocześnie następuje rozkład i brak jest jakiejkolwiek świadomej refleksji, powodując właściwie niezdolność do zidentyfikowania tego problemu przez sporą część populacji na świecie. Jak można z tej pułapki wyjść, ponieważ sama w sobie jest bardzo groźna? Nie jest to wiedza objawiona, a raczej wnioski mające doprowadzić nas do zrozumienia w oparciu o autentyczną wiedzę. Zachód nie jest w stanie generować rozwoju ani zastanowić się na tym, dlaczego go nie ma. Kompensuje to drukiem pustego pieniądza i wzrostem długu. Po 2019 roku te procesy bardzo przyspieszyły i zaczęły rozwijać się jednocześnie na różnych poziomach. Czyli nie było to jedno wydarzenie, jeden punkt zwrotny, patrząc ogólnie na wydarzenia społeczno-polityczne. Rozwój technologiczny nie jest wyznacznikiem ewolucji, a raczej jego ograniczeniem. Spora część ludzi zaczęła dostrzegać i budzić się z matriksowych programów. Zaczęło widzieć rzeczy, które dzieją się w świecie i patrzeć na nie z innej perspektywy. Ale czy wszystkie problemy na Ziemi mają swoje źródła w ludziach? Czy tylko ludzie są odpowiedzialni za to wszystko? Trudne pytanie, ponieważ większość z nas właśnie dostrzega ten problem z punktu widzenia ludzi, że to ludzie są za to odpowiedzialni. Patrząc z punktu widzenia ziemskiego, tak jest. Ale nie do końca jest to całościowe spojrzenie, ponieważ odsłania tylko część prawdy. Dlaczego? Ponieważ nie posiadamy elementarnej wiedzy o działaniu przestrzeni wielowymiarowej, której jesteśmy częścią. Nie jesteśmy tylko 3D. Nie jesteśmy tylko ciałem, a energią i świadomością w ciele fizycznym. Nie uczono nas o wielowymiarowej fizyce. Wszyscy podlegamy procesom energetycznym. Kosmos, Ziemia, nasze ciała. Te procesy energetyczne od prawie 25 lat nabrały dużej intensyfikacji. Ma to bezpośredni wpływ na nasze ciała fizyczne, a przede wszystkim na nasze DNA. Jesteśmy w procesie oczyszczania naszego DNA i naszych ciał. Dlatego, jeśli nie wiemy, jak działa wielowymiarowa fizyka, po prostu nie wiemy, że pewne działania i skutki na Ziemi są wynikiem działań nie tylko ludzkich, a istot pozaziemskich, które zaangażowane są w pewne sprawy na Ziemi od tysięcy lat. Jakie? Większość z nich omawiana była we wcześniejszych odcinkach. Najłatwiej jest to wyjaśnić w ten sposób, że na całą populację można wpływać poprzez siatki Ziemi, ingerując w pole magnetyczne Ziemi, a to powoduje bezpośrednią ingerencję w nasze DNA i wszystkich form biologicznych, czyli to, co zrobiono na przykład w masakrze babilońskiej, czyli wieży Babel. W ostatnim czasie również miała miejsce i to nie jedna ingerencja. Chociażby w 2008 roku, opisana w odcinku numer 45 Spirala Norweska. Opiekunowie wyjaśniają nam, że spowodowało to ciemny rozkwit na Ziemi, czyli ma on wpływ na nasze DNA, ponieważ bezpośrednio wpływa na nas poprzez nakładkę epigenetyczną, która jest zasadniczo chemiczną powłoką na naszym DNA. Kontroluje ona sposób, w jaki DNA będzie działać i co będzie robić. Posiadamy DNA, które będzie odpowiadać częstotliwościom ciemnego rozkwitu, a także posiadamy DNA, które będzie korespondować z tęczowymi częstotliwościami kryształowej rzeki. Są to działania naprawcze. Więc jest to rodzaj przeciągania liny, niewidzialnego przeciągania liny,
na DNA nie tylko ludzi, ale całego pola życia na naszej planecie. W szczególności dla ludzi, ponieważ w tym momencie mamy oba zestawy kodów w naszym DNA. Będzie to miało bezpośrednie odzwierciedlenie w zachowaniach ludzi. Wszyscy chodzimy w takim samym skafandrze Homo sapiens, ale to, co nas odróżnia, to DNA i świadomości, która wciela się w ciało. Więc w zależności od tego, jakich częstotliwości dana osoba używa najczęściej, określi, które części DNA się włączą i czy ich szablony ulegną odwróceniu, czy zaczną wychodzić z odwrócenia i będą w stanie złapać tęczowe częstotliwości. Zgodnie z teorią opiekunów ma to wyglądać w ten sposób, że tęczowe częstotliwości dosłownie tworzą otoczkę wokół naszego DNA, która będzie utrudniać komunikację z częstotliwościami ciemnego rozkwitu. Na ekranie umieściłam obraz poglądowy, aby móc sobie to wyobrazić, zgodnie z tym, co Ashayana przedstawiła podczas warsztatów w KDDL-3. Możemy samodzielnie wpływać i pomagać sobie, przyciągając tęczowe częstotliwości do naszego pola. W prosty sposób, poprzez harmonizację, modlitwę, na przykład umieszczoną w odcinku 47, albo techniki oddechowe, wiatr oddechu i bańka ochronna z odcinka numer 60. Wracając do ewolucji. Kiedy zakończymy naszą ewolucję tutaj na Ziemi, istnieją miejsca, do których możemy wyjść po zakończeniu swojego życia. Ale aby tego dokonać, musimy zrozumieć ewolucję w czasoprzestrzeni. To, o czym tutaj mowa, stanowi dla wielu ludzi barierę i brak zrozumienia. Spora część ludzi budzi się, ale dochodząc do pewnego momentu natrafia na barierę psychologiczną, z której nawet nie zdaje sobie sprawy. Dla innych ludzi z kolei zaczynają rozpadać się schematy, do których byli przyzwyczajeni i następuje tak zwane wypieranie rzeczywistości. A im więcej następuje w społeczeństwie bodźców lękowych, tym bardziej człowiek wypiera pewne części rzeczywistości. To znaczy, że usuwa ze świadomości lub zniekształca, a jego pole widzenia się zawęża. To powoduje dosyć dużą dysfunkcję. Taki człowiek przestaje wiedzieć tak naprawdę, kim jest. To, co widzimy od jakiegoś czasu. Są to rzeczy, o których specjalnie szeroko nie omawia się. Nasilenie tych stanów prowadzi do agresji i są to trudne rzeczy. Każde podważenie tego, w co dany człowiek wierzy, powoduje zachwianie jego poczuciem bezpieczeństwa. Wypieranie przekłada się również na stosunek do innych ludzi w postaci braku akceptacji. Profesor Małgorzata Kosowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego tłumaczy, że kiedy człowiek styka się z informacjami, z którymi nie zgadza się, może odczuwać fizyczny dyskomfort w ciele. Na poziomie biologii jesteśmy w stanie uchwycić parametry lęku i napięcia, bo nasz organizm wie, że się z czymś nie zgadzamy i następuje proces redukowania. Dzieje się to na wiele sposobów. Jednym z nich jest po prostu odrzucenie informacji, bo może się wydawać, że odrzucenie jest proste. Ale zignorowanie jakiejś informacji wymaga od nas wysiłku, ponieważ aby podtrzymać własne przekonanie, musimy tworzyć alternatywne argumenty. Kiedy podejmowany jest taki wysiłek? W momencie, gdy otrzymujemy informacje, które tę wiedzę podważają, a my posiadamy wyraźne przekonanie na temat rzeczywistości. Bronimy się przed tym, co nowe i zagrażające. Inaczej mówiąc, przyjęcie do wiadomości pewnego faktu wymaga od nas przewartościowania światopoglądu i jego rekonstrukcji, który nie jest prosty. Tak tłumaczy to profesor Kosowska. Wszyscy różnimy się poziomem wrażliwości i poziomem poznawczym. Ewolucja jest bardzo szczególnym doświadczeniem. Tłumaczą nam to istoty, które osiągnęły wyższy poziom niż my obecnie. Wyjaśniają nam krótko, że ewolucja następuje poprzez wymiarowe wzniesienie. I wcale nie musimy w to wierzyć. Proces ten i tak ma miejsce dla wszystkich, bez wyjątku. Tak naprawdę istnieje wiele powodów, aby to zrozumieć i przyspieszyć ten proces, który następuje w sposób naturalny, jeśli znamy jego mechanizmy. Ewolucja następuje poprzez szablonowy przyrost częstotliwości. Osobiste poznanie wiecznego źródła jest ewolucyjnym, organicznym procesem poprzez przyrost częstotliwości, który jest nieodłącznym aspektem wiecznych praw fizyki. Proces akreacji częstotliwości uniwersalnego widma kosmicznej częstotliwości, na którym i poprzez który następuje poznanie energii
i świadomości wiecznej obecności oświeconej esencji źródła. Świadomość wiecznego źródła płynie stopniowo, zakotwiczając się w szablonach osobistej kreacji, ciałach energetycznych i ciałach fizycznych i rozwija się do zindywidualizowanej, elementarnej formy materii atomowej i ucieleśnionej świadomej świadomości. W miarę postępu ewolucji, czyli przyrostu częstotliwości, zindywidualizowana forma cielesna i energetyczna stopniowo rosną, rozszerzają się i ewoluują poprzez organiczne cykle elementarnej atomowej przemiany, która jest nieodłączną częścią naturalnych wiecznych praw naturalnego wiecznego życia. Kiedy kosmiczne, organiczne częstotliwości łączą się z odpowiednimi szablonami, stopniowo się aktywują, umożliwiając napływ odpowiednich częstotliwości do naszego szablonu. Włącza to krążenie w polu atomowym ucieleśnionej świadomości. Więc jeśli częstotliwość wchodzi do szablonu, rozszerza i otwiera go, co pozwala na poznanie wchodzących częstotliwości do naszego wcielenia, gdzie można zrozumieć i skoordynować więcej informacji. Oznacza to, że wzrastając, dokonujemy przyrostu częstotliwości, które finalnie powodują u nas większe zrozumienie i rozszerzenie naszej formy. W naszych ciałach system czakr, ciało plazmowe, są kanałami kotwiczącymi, przez które następuje przyrost częstotliwości. Nasz system czakr to inaczej gwiezdne wrota na poziomie indywidualnym. Natomiast w strukturze kosmicznej 15-wymiarowe systemy gwiezdnych wrót są przewodami kotwiczącymi, przez które następuje przyrost częstotliwości. Tak więc na poziomie osobistym jest to system czakr, który pozwala częstotliwości wejść i krążyć po naszym ciele. W większych strukturach, takich jak planety, w kosmosie, systemy gwiezdnych wrót są jak duże czakry, więc wszystkie przenoszą częstotliwości do szablonów. Wewnętrzny mikrokosmiczny system gwiezdnych wrót czakr jest ściśle powiązany z makrokosmicznym systemem czakr uniwersalnych gwiezdnych wrót. Wszechświat to różne domeny kosmiczne, w których rezydują różne formy życia. W miarę jak makrokosmos, planety, wszechświat stopniowo ewoluuje poprzez przyrost częstotliwości szablonu, to mikrokosmos, w którym się znajduje, również tego dokonuje. Jeśli następuje uszkodzenie szablonu, to planety, galaktyki odzwierciedlają to samo jako uszkodzenie szablonów jednostek zamieszkujących daną planetę czy galaktykę. Czasoprzestrzeń to proces stopniowego wzrostu częstotliwości, uniwersalnych częstotliwości kosmosu. Zasada ewolucji poprzez wzrost częstotliwości ma zastosowanie do całego stworzenia i wszystkich manifestacji, od największego kosmosu i wszechświatów do najmniejszej indywidualnej formy życia. A kreacja częstotliwości szablonów jest organicznym procesem, poprzez który zachodzi ewolucja. Jest także nieodłączną dynamiką, dzięki której następuje poznanie wiecznej obecności i natury źródła. Odbywa się to indywidualnie, osobiście i zbiorowo. Ewolucja zachodzi, gdy częstotliwości wiecznej obecności źródła stopniowo ucieleśniają swoją wieczną naturę, a jej nieustanny stan łaski stopniowo rozszerza się na system i na wcieloną świadomość. W stanie bezpośredniego i empirycznego poznania wieczności stopniowo rozbijamy się w ramach ewoluującego systemu. Z tej perspektywy bezpośredniego poznania wieczności, nauki i duchowości nie jesteśmy postrzegani jako oddzielne, niepołączone lub przeciwstawne paradygmaty, ale raczej rozumiane jako reprezentujące organiczne aspekty wiecznej natury źródła, poprzez które skonstruowane są systemy, rzeczy i istoty, wiecznie splecione i wiecznie zjednoczone. Etapy ewolucji charakteryzują się coraz większym przyrostem częstotliwości i ucieleśniają większy przyrost wiecznej natury źródła i jego stanu łaski, a zatem charakteryzują się większym bezpośrednim poznaniem wieczności, większym zrozumieniem jedności łączącej wszystkich, a także większy szacunek, współpracę i harmonijne powiązania z naturalnymi wiecznymi prawami fizyki pola. Kiedy kosmiczne,
Uniwersalne częstotliwości łączą się z odpowiednimi szablonami tworzenia, następuje stopniowa aktywacja, umożliwiająca napływ odpowiednich częstotliwości. Włącza to krążenie w polu atomowym ucieleśnionej świadomości. Więc jeśli częstotliwość wchodzi do szablonu, rozszerza i otwiera go, co pozwala, że możesz zrozumieć coraz to więcej informacji. Tym wszystkim ważne jest harmoniczne zaangażowanie oraz wiedza, a także przyczyna, skutek i konsekwencja. Zaangażowanie harmoniczne, wieczne prawa fizyki pola, nieustannie utrzymują wieczną równowagę energii, częstotliwości i świadomości w ruchu poprzez dynamikę przyczyny, skutku i konsekwencji. Konsekwencją wybranego działania jest wielki, wieczny nauczyciel. Służy on przypomnieniu istotom i systemom o harmonijnym korzystaniu z daru wolnej woli, w wyborze, w radosnej współpracy. Współtworzenie z życiem wiecznym źródła następuje poprzez wolność, wolną wolę, wybór i współpracę z naturalnymi wiecznymi prawami wszechświata. Dzięki czemu tworzymy pozytywne konsekwencje w postaci harmonijnego, radosnego, uporządkowanego i zrównoważonego doświadczenia oraz stopniowego ucieleśniania wiecznej natury źródła i wiecznego stanu łaski. Natomiast narzucanie, rywalizacja z naturą wiecznego źródła tworzy negatywne konsekwencje w postaci bolesnego, chaotycznego i niezrównoważonego doświadczenia oraz postępującego blokowania. Doświadczalne konsekwencje wybranego działania służą przypominaniu istotom w systemach o pierwotnym pragnieniu, odwiecznym instynkcie powrotu do źródła. Radosne, manifestowane doświadczenie, charakterystyczne dla harmonijnego współtworzenia, przypomina istotom o wiecznej naturze poprzez postępującą łatwość, otwarty, obfity przepływ częstotliwości i rosnące przebudzenie wiecznej pamięci. Bolesne doświadczenie, charakterystyczne dla dysharmonijnych powiązań, przypomina istotom i systemom o wiecznej naturze poprzez postępującą chorobę, zamknięty przepływ częstotliwości i malejącą świadomość wiecznej pamięci. Obydwa te typy empirycznych konsekwencji służą jako doświadczenia edukacyjne, dzięki którym można osiągnąć i odzyskać pamięć i ucieleśnienie wiecznej natury źródła. Tak naprawdę wszystkie konsekwencje ostatecznie służą pierwotnemu pragnieniu, wiecznemu instynktowi i wiecznie pozytywnemu kontekstowi istnienia. Harmoniczne współtworzenie z wieczną naturą źródła reprezentuje organiczną ścieżkę przyrostu częstotliwości, na której istota lub system rośnie, rozszerza się i ewoluuje w czasoprzestrzeni poprzez progresję, zwiększanie organicznych częstotliwości i ucieleśnienie życia wiecznego. Umożliwia to wzrost kwantowej częstotliwości i akreację, która wymagana jest do rewolucyjnego powrotu do pierwotnego, wiecznego, autentycznego stanu jedności. W przypadku wieczności każde pole świadomości jest organiczne, gdzie postępuje przyrost częstotliwości, wzrasta wieczna pamięć i ucieleśniona wiedza empiryczna. Z tego powodu ewolucyjna ścieżka przyrostu częstotliwości jest również znana jako ścieżka rosnącego poznania. Natomiast nieorganiczna ścieżka wyczerpywania się częstotliwości powoduje, że istota lub system kurczy się i przemieszcza w czasoprzestrzeni poprzez postępującą utratę kwantową, zmniejszanie częstotliwości i oddzielenie od wiecznej natury źródła. Powoduje to spadek częstotliwości w systemach i istotach. W miarę postępu wyczerpywania się częstotliwości wieczna pamięć maleje, a ucieleśnienie i wcielona wieczna natura źródła wzajemnie rozpraszają się w empiryczną niewiedzę. Z powodu wyczerpywania się częstotliwości maleje ścieżka zysków. A kiedy istoty lub systemy na ścieżce wyczerpywania się częstotliwości osiągną masę krytyczną, ich szablony najpierw przejdą w stan fantomowego upadku, a jeśli nie zostaną podjęte działania zaradcze, następnie przejdą do ostatecznego stanu pełnego upadku i powrotu w kosmicznym pyle do pola świadomości życia wiecznego źródła. Jednakże istnieje ścieżka łaski dla takich systemów i istot, dzięki programowi ponownego połączenia,
gdzie nawet szablony o statusie upadku mają ostateczną szansę na organiczny powrót w przypadku awarii. Więc nawet systemy, ludzie, istoty w kosmosie, które są teraz połączone z ziemskim dramatem, będą teraz mieli okazję, ponieważ dramat stał się tak zły, że zapoczątkował regenerację zestawu 5 cykli powrotu w odniesieniu do całej struktury. Oznacza to, że te częstotliwości będą teraz w stanie dotrzeć do wszystkich systemów, nawet jeśli osiągną pełny status upadku. Daje im to ostateczną szansę, w której mogą faktycznie ponownie ewoluować bez powrotu pyłu kosmicznego do ponownego połączenia w wiecznie pozytywnym kontekście istnienia, co umożliwiłoby im regenerację ich potencjału do ewolucji życia wiecznego. Obecnie nasze ciała odbierają wzrost gwiezdnych fal elektromagnetycznych, które prowadzą nas odpowiednią ścieżką, aby dokonać ewolucji zgodnie z pierwotnym planem źródła. To wszystko na tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym.